jesteś naturalną blondynką? Tak. Ja mam ogólnie o takie włosy, widzicie? Ciemne, jakie są tu, a to są refleksy te porobione. To ostatnio mi Mateusz... A, ja skończyłam tematu. Mateusz, słuchajcie, Mateusz Góral. Mateusz Góral jest fryzjerem, już nie jest modelem. Polecam wam serdecznie. Pracuję w Warszawie w salonie u Piotra Hula, Hull Hair, i on mi robi włosy. Są niesamowite. Mogłabyś prowadzić się na Niówkę. Ja o tym wiem! Jurka, ja czekam, aż będzie się na Niówka w Polsacie. I będę ją prowadzić. To jest moje kolejne takie marzenie, żeby prowadzić jakiś program, wiecie, bo moim marzeniem było pracować w telewizji, ja już teraz pracuję w telewizji i teraz tak strasznie bym chciała prowadzić jakiś program, ale spokojnie, ja dopiero pracuję 2 lata, jestem bardzo młodą prezenterką, więc może kiedyś, dzięki, więc może kiedyś to się uda. Mateusz, to twój chłopak, tak. No i dzięki wszystkim, Boże, jesteście super. No i generalnie się wam jeszcze pochwalę, oczywiście ja się będę chwalić też na Instagramie, ale i na TikToku też, ale tak mogę zdradzić, bo dostałam dzisiaj telefon, miałam oficjalną sesję dla Polsat News zdjęciową, pogodową, i dzisiaj dostałam właśnie te zdjęcia, jeszcze takie niewyretuszowane, jeszcze takie surówkowe i tak dalej, które będą umieszczone na stronie Polsat News i nie wiem jeszcze gdzie, ale są tak śliczne. Boże, ja jako jedyna pogodynka z wydarzeń 24 miałam tą sesję i jestem po prostu... O! Dobra, dalej. Jaki był twój ostatni zakup z ubrań? Kupiłam skórę wczoraj. Wczoraj kupiłam skórę w Ochniku, bo moja już taka trochę była zdarta i kupiłam skórę z najnowszego modelu, wiecie, na parę lat po prostu, żeby mieć taką czarną, klasyczną, zwykłą skórę. Na billboardach też? Nie. Chyba jeszcze nie. Już podkład wam pokazuję, także proszę dalej robić screeny. I Saint Laurent. Proszę bardzo. Kto ci fuch załatwił? Nikt. Poszłam na casting, wiesz? I wygrałam. Dzięki, Julka. Dzięki wszystkim za... Czy można pracować w telewizji bez studiów dziennikarskich? No, jestem tego przykładem. Ja jestem po kosmetologii, poszłam na casting. I tak jak ostatnio też pod moim ostatnim... Tak, ja się malowałam dzisiaj o 11, słuchaj. Patrz, jak on wygląda. Bez poprawiania. No, także tak. Jaki korektor używasz? Czy malujesz brwi? Wiesz co? Ja dzisiaj akurat byłam na... Hennie. Jezu, miałam słowo. Więc, no, niczym, bo byłam na Hennie. Jakiego korektora używasz? Też mam korektor tu mój. Ten jest akurat z AA. Ja sprawdzę mi się. Dobrze, też go dostałam, bo to jest chyba ze współpracy z... Nie, to jest bez współpracy z Magdą Pieczonką. No ale w każdym razie bardzo fajny jest ten korektor. Podkłady są bardzo ciężkie i gęste, więc nie polecam, szczerze, bo dostałam je też, ale korektor jest super. Skąd masz kolczyki? Dziękuję. Nie powiem wam skąd, bo te kolczyki dostałam od cioci, jak byłam małym dzieckiem. Złoto i noszę je po prostu codziennie, bo są dla mnie najbardziej wygodne. To jest Swarovski, ale muszę go wymienić na innego Swarovskiego, bo już stracił po prostu blask. A tą dziurkę sobie zrobiłam ostatnio, więc muszę iść wyjąć tego kolczyka i sobie wsadzić coś nowego. Lepiej jakbyś książkę na głos tak czytała. Mogę wam poczytać książki. Filip! Jezu, Filip mi zrobił screena i mi wysłał. Ja to... Aha, Filip, dorwę cię na dyżurze, to po prostu cię zabiję. Interesujesz się może włosingiem? Nie, kurde, ja nie jestem taka strasznie włosowa, ale... bo mówię, Mateusz mi robi włosy, ja do Mateusza chodzę na pielęgnację. Na szyjnik staranko. No i wiesz co, właśnie Mateusz mi dał produkty do włosów, które kocham z L'Oreala, L'Oreal Metal Detox, tak się nazywa ta seria, ale ostatnio zaczęłam używać wcierki. Wiecie dlaczego? Dlatego, że zrobiłam sobie grzywkę. Look at this. To jest moja grzywka, której nienawidzę, w sensie ona jest dobrze zrobiona, ale ja jej nienawidzę, bo jednak tęsknię za jednolitą długością włosów i używam wcierki, żeby tą grzywkę zapuścić i po prostu używam wcierki z, jest takiej fioletowej, nie wiem. Kurde, może ją zaraz przyniosę. I robię sobie masaż, codziennie, co drugi dzień używam tej wcierki, jak myję włosy. No i poza tym, wiecie, jakaś tam odżywka, jakiś pre-szampon, ale żeby jakoś je olejować, czy woda z ryżu, czy coś, nie, w ogóle nie. Polecasz jakieś buty sportowe damskie, białe? Ja mam file, więc tak. Takiej rozgrzewającej, tak, z Anwen. O, widzisz, przypomniałaś mi, to jest wcierka rozgrzewająca z Anwen. Wiesz? Tak, no, także ona jest super. Kto ci kupił literkę K? Mama. Jaki model butów? Nie wiem, zwykłe białe, klasyczne file, po prostu.
Poszłam do Half Price'a i znalazłam ja. Zwykłe białe fila.